Tytuł kursu: Elementy oferty reklamowej. Moduł: Reklama i jej zastosowanie w działaniach marketingowych. Temat: Proces komunikacji. Chciałbym Ci dziś przekazać kilka niezbędnych informacji na temat procesu komunikacji w reklamie. Odpowiemy sobie na pytanie, czym jest i jak działa proces komunikacji. Współcześnie marketing to coś więcej niż produkcja dobrego towaru, dostępnego w atrakcyjnej cenie i skierowanego do konkretnego grona odbiorców. Istotną rolę w nowoczesnym marketingu i reklamie odgrywa komunikacja między przedsiębiorstwem a klientem, obecnym i tym potencjalnym. Czyli proces komunikacji to wypracowanie i utrzymanie kontaktu między firmą a grupą odbiorców reklamowanych produktów czy usług? W dużym skrócie, w rzeczywistości system komunikacji marketingowej jest bardziej rozbudowany. Przedsiębiorstwo komunikuje się ze swoimi pośrednikami, konsumentami i szeroką publicznością. Pośrednicy kontaktują się dalej z konsumentami i publicznością, a konsumenci wymieniają się opiniami z innymi odbiorcami. A jak wygląda model procesu komunikacji? Jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Model procesu komunikacji odpowiada na pytania, kto komunikuje, co pokazuje, jakiego kanału używa do komunikacji, do kogo kierowany jest przekaz oraz z jakim skutkiem. Najważniejszymi elementami procesu są nadawca i odbiorca. Następnie instrumenty komunikacji, a więc przekaz, komunikat reklamowy i kanał przekazu oraz najważniejsze funkcje procesu, kodowanie, odkodowanie, zwane inaczej dekodowaniem, reakcje i sprzężenie zwrotne. Ostatnim elementem procesu są zakłócenia w systemie, tak zwane szumy. Na czym polega sprzężenie zwrotne? Celem sprzężenia zwrotnego jest otrzymanie informacji zwrotnej od odbiorców przekazu, czyli potencjalnych klientów, na temat działań poczynionych przez przedsiębiorstwo. Rozumiem. A czym charakteryzują się zakłócenia w systemie? Przez ostatnie lata my, jako odbiorcy, jesteśmy wręcz atakowani reklamami z każdej strony. Słuchając muzyki w radiu, oglądając telewizję, korzystając z wiadomości w internecie, czy po prostu spacerując ulicami miast. Przytłaczająca ilość reklam i zmęczenie odbiorcy powodują, że nie wszystkie informacje docierają do grupy docelowej. Zakłócenia dzieli się na trzy rodzaje: selektywne postrzeganie, selektywne zniekształcenie oraz selektywne przypominanie. Jak myślisz, na czym może polegać selektywne postrzeganie? Sądzę, że na wybiórczym odbieraniu bodźców z otoczenia. Bardzo dobrze. A selektywne zniekształcenie? Myślę, że to przekręcanie znaczenia przekazu, dopasowanie usłyszanych informacji do swoich schematów myślowych. Zgadza się. Natomiast wynikiem selektywnego przypominania jest zapamiętywanie niewielkiej części przekazu. Nadawca powinien zaprojektować przekaz w taki sposób, aby pomimo tych zakłóceń zwrócić uwagę odbiorcy na reklamowany produkt czy usługę. Pamiętaj, że sprawnie działający proces komunikacji jest połową sukcesu przedsiębiorstwa. Nowoczesne firmy nie zastanawiają się nad tym, czy warto inwestować w komunikację. Poruszają natomiast kwestie, co przekazać, komu i jak często. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.